Witam wszystkich w moim nowym filmie. Proszę Państwa, idzie lato. Idzie lato i trzeba się do tego lata odpowiednio przygotować. Nie myślę tutaj o ubiorach, proszę Państwa. Nie, nie, nie. Ubiór czyni nas ładnymi. Tu proszę popatrzeć na te sylwetki ciał. O takie coś mi chodzi, a więc musimy się szybko zabrać za nasze ciała, ponieważ niebawem podobno mają przyjść temperatury bardzo, bardzo dodatnie, powyżej 20 stopni, miejmy nadzieję. Na razie dzisiaj jeszcze biegałem w Hamburgu, bo biorę się za swoją sylwetkę i musiałem wziąć rękawiczki oraz para z ust mi szła rano. Także mamy połowę maja, jeszcze tego lata nie ma, ale miejmy nadzieję, że przyjdzie. Greta Thunberg obiecała, no i chyba nas nie wykiwa. Miejmy nadzieję, że to ciepło, chociaż parę dni przyjdą. Tu w Hamburgu na razie nie widać, ale proszę pamiętać o sylwetce. Proszę Państwa, 120 generałów w Stanach Zjednoczonych napisało list do Joe Bidena, do rządu, że robią sobie myśli takie, że może jakiś stan zdrowia Bidena nie jest najlepszy, oraz napisali, że tylko jeżeli będą wybory prawdziwe i rzetelne, to tylko wtedy będzie to państwo amerykańskie mogło przetrwać. A więc po generałach we Francji, przypominam, że kilka, chyba dwa tygodnie temu generałowie we Francji napisali taki list również do Macrona. Teraz taki list otrzymał od generałów i admirałów Joe Biden. Także proszę Państwa, w armii zaczyna się coś dziać. Miejmy nadzieję, że to będzie miało jakieś przełożenie na to, co się będzie działo dalej. A więc przypomnę również, że w Arizonie trwa liczenie głosów. Ciekaw jestem, co oni tam wyliczą i czy Joe przetrwa to liczenie, czy zostanie znokautowany i wyliczony, bo z tego, co dochodzą nas głosy, to w tej Arizonie to jednak on nie wygrał, tylko oszukał. Jeszcze krótko do Arizony. Okazuje się, że tam w niektórych miejscach zostało wszystko wykasowane, a więc te dane dotyczące wyborów zostały wykasowane ze wszystkich komputerów, ale podobno da się je otworzyć, podobno no nie wszystko jest stracone. W każdym razie z tego, co tutaj dochodzi właśnie z tych informacji, okazuje się, że Joe Biden tam wyraźnie przegrał wybory w Arizonie, a oficjalnie je wygrał. Proszę Państwa, na stacjach benzynowych w niektórych stanach, w Stanach Zjednoczonych, dochodzi do walk. Brakuje benzyny, jakaś pipeline została przymknięta, ceny poszły, brak benzyny, a więc widzimy, jak łatwo jest doprowadzić do kryzysu. Miejmy nadzieję, że to zostanie odblokowane wszystko, że Amerykanie znowu będą mogli tankować, bo no, coś mi się to nie podoba, a coś za wcześnie byłaby ta wojna domowa. Jeszcze chcemy tego lata trochę tego ciepła i spokoju mieć. Proszę Państwa, podobno 1600 rakiet wystrzelonych zostało na teren Izraela. No z tego, co ja wiem, to te rakiety tych Palestyńczyków to są takie podobne do takich rakiet wystrzeliwanych tutaj na święta noworoczne czy na Nowy Rok, a więc tam nie uszkodziły zbyt wiele, ale z kolei odpowiedź Izraela jest straszna. Izrael po prostu teraz ma, że tak powiem, otwartą bramę i może robić tam na terenie Palestyny, co chce. Tutaj w Niemczech już kilka demonstracji było. Oczywiście policja rozgoniła tych wszystkich, którzy demonstrowali pro-Palestynie, a więc widzimy, że zaczyna się robić niebezpiecznie, że znowu Izrael może być tym miejscem zapalnym i dlatego, że do Europy
tylu najechało, panów z Arabii może tutaj dojść do konfliktu poważnych, ponieważ oficjalna polityka, przynajmniej tutaj niemiecka, jest taka, że nie ma możliwości tutaj demonstrowania przeciwko Izraelowi i wszyscy, którzy wychodzą na ulicę i chcą demonstrować solidarność z Palestyną, są od razu traktowani jako antysemici i z największym rygorem są traktowani łącznie z pałkami, gazem i wodnymi fontannami, które spływają na tych protestujących. Przypomnę oczywiście, że powodem tego konfliktu w Izraelu było to, że Izraelczycy po prostu nielegalnie wysiedlają ludzi z ich własnych domów, wyrzucają na siłę domów nielegalnie po to, aby tam jakichś swoich ludzi osadzić, a więc jak zwykle tutaj nikt nie widzi przyczyny prawdziwej tego konfliktu, tylko widzi się te rakietki, które gdzieś tam uderzają na Izrael, ale cała ta historia oczywiście miała początek w tym, że Izraelczycy zaczęli wyganiać i wysiedlać ludzi z ich własnych domów. Proszę Państwa, okazuje się, że jak widzimy na zdjęciach, rząd izraelski walczy z tą organizacją Hamas, a tymczasem Mossad, a więc wywiad izraelski, prosi o pomoc dla Hamas. A więc z jednej strony daje się pieniądze tym niby terrorystom z Palestyny, a więc Izrael sam daje pieniądze po to, aby potem rzucać bomby na nich. No, ciekawa polityka, ciekawa polityka. Proszę Państwa, wielka afera w Austrii. Okazuje się, że cały rząd, że tam wszyscy kłamią. Jeden, jak i drugi, ten cały szef Kurz kłamał. Jego współpracownicy również. Ale oczywiście teraz tam próbują się wykręcać, używają tych wszystkich mediów, które przekupili, aby wykręcić się z tej afery. Ale proszę Państwa, prawda wyszła na jaw. Cały rząd austriacki to jedna banda wielkich kłamców i złodziei. Niestety taka prawda obecnie wyszła. Te dowody są tak straszne, że tutaj no, te dni jego powinny być policzone i powinny się znaleźć za kratkami, ale jeszcze tam te gazety, przekupione gazety i telewizja próbują go ratować. Miejmy nadzieję, że ta akcja się nie uda i wyląduje tam, gdzie jego miejsce, łącznie z jego kolesiami, a więc przed sądem i najlepiej do celi od razu z takim Kurzem i podobnym do niego Macronem czy Makrelą. To są wszystko ci sami ludzie, którzy po prostu nie mają żadnej moralności. We Francji teraz nie tylko już generałowie w stanie spoczynku, ale również 2000 oficerów powiedziało, że nie może tak dłużej być taka sytuacja we Francji, że musi zapanować porządek, że muszą granice być pilnowane, że musi powrócić normalność. 2000 oficerów powiedziało, że jeżeli tak dalej będzie, to będzie po prostu powodem do przejęcia władzy przez wojsko we Francji. Dobra wiadomość, proszę Państwa, a więc wszystkie te cele klimatyczne, które sobie tam gdzieś w Kioto czy w Paryżu ustalono, zostały osiągnięte. Mamy najzimniejszy kwiecień od 15 lat, a więc już w zasadzie nie musimy nic zrobić. Cele klimatyczne w tym roku zostały już osiągnięte. Wszystko zamarza, także tutaj polityka dalsza mogłaby doprowadzić do kompletnego oziębienia, a my tego nie chcemy. Także znowu proszę głębiej oddychać, więcej CO2, bo nastąpiło takie oziębienie, które miało nastąpić dopiero za 40 lat. Także tutaj coś poszło trochę szybciej niż przewidywano.
Proszę Państwa, również bardzo dobre klimaty, bardzo dobre klimaty w Meksyku. Ciągle tam też chyba już wszystkie cele Suzy osiągnęła. Cel na pewno pozytywny, bardzo pozytywny. Także tam już nie trzeba nic zmieniać. Jest ciepło, jest odpowiednia do tego sylwetka i odpowiedni ubiór, także miejmy nadzieję, że i również do Europy niebawem zawita taka pogoda, jak w tej chwili w Meksyku. Widzimy, że tam mało chmur, widzimy, że jest słońce, jest Suzy, jest dobrze. Życzę Państwu dobrej nocy.